Humanizm, który zajmuje miejsce Jezusa, niszczy tożsamość chrześcijańską, a tej nie można wyprzedawać. To jedna z głównych myśli zawartych przez papieża Franciszka w homilii na poniedziałkowej mszy w domu świętej Marty. Ojciec Święty nawiązał m.in. do czytania z pierwszej księgi machabejskiej. Mówi ona o królu Antiochu Epifanesie jako o korzeniu wszelkiego grzechu. Narzucił on bowiem Izraelowi pogańskie zwyczaje. Wyjaśniając to czytanie, papież mówił o światowości, apostazji i prześladowaniach. Światowość zachęca nas do robienia tego, czego chce świat. Jesteśmy w stanie nawet zaprzedać naszą tożsamość, by być tacy sami jak inni, na przykład zmieniając nazwę Bożego Narodzenia na inną, by zatrzeć jego tożsamość. Zaczyna się od korzenia, choć jest on mały, ale prowadzi do ohydy spustoszenia, do prześladowania. To jest oszustwo światowości, powiedział papież. Franciszek przypomniał, że czytania w tych ostatnich dniach roku liturgicznego napominają nas, by wystrzegać się trujących korzeni, które oddalają nas od Pana. I prośmy Pana za Kościół, aby Pan chronił go od wszelkich form światowości, aby Kościół zawsze miał taką tożsamość, jaką ustalił Jezus Chrystus, abyśmy wszyscy mieli tożsamość, jaką otrzymaliśmy na chrzcie i aby tożsamość nie została odrzucona, dlatego że chcemy być jak inni ze względu na normalność. Che il Signore ci dia la grazia di mantenere e custodire. Niech Pan da nam łaskę, abyśmy zachowali i ustrzegli naszą chrześcijańską tożsamość przeciwko duchowi światowości, który zawsze wzrasta, uzasadnia swoje racje i zaraża.